Witam na kanale Hodowla Uprawa to fajna zabawa. Tak jak obiecałem, nagrywam film, jak już kurczaki są, w sumie to już można powiedzieć kury, są starsze, mają niespełna 2 miesiące. Od miesiąca są na wybiegu. Mają się świetnie. Może spróbuję zbliżyć. Przygotowałem mi taką grzędę pod balkonem takim, także daje im cienia, także osłania przed deszczem. Tutaj mają taki sadek, dzisiaj było koszone, także bardziej im się podoba, bo już naprawdę zarosło solidnie trawą, mleczem, różnego rodzaju zielskiem. No nie mogłem wykosić niestety, bo kosiarka się popsuła, dzisiaj odebraliśmy z naprawy. Także pierwsze co zrobiliśmy, to skosiliśmy im no niestety nie odbyło się bez strat, było kurek 17, jest 16, jedna za nie mogła. Taka czarna rosa, ładna kurka, ale no niestety, tak bywa. Nie wiem dlaczego. Nie podejrzewam żadnej choroby. Jakiejś wirusowej, czy jakiejś zarazy. Po prostu wydaje mi się, że miała jakąś wadę rozwojową, gdyż jeszcze jako mały kurczak miała takie gorsze dni. Potrafiła tak 2 dni być taka osowiała. Przechodziło po 2 dniach, znowu biegała. Jadła jak wszystkie inne, ale takie coś było 2 razy. No i trzeci raz powtórzyło się już tutaj. Po przeniesieniu do kurnika na wolny wybieg była jakaś taka słaba, osowiała, nie bardzo jadła, no i niestety, ale zdechła. Ja ją odseparowałem od innych, nawet jej zrobiłem taki oddzielny wybieg, żeby też łaziła po słońcu, tam wodę miała, jedzenie, no ale niestety nie udało się. Teraz tak sobie myślę, z perspektywy czasu można może było pójść z nią do weterynarza, ale jestem taki sceptyczny, jeżeli chodzi o weterynarzy, bo różne przygody miałem z weterynarzami. Zresztą chyba jak każdy, kto hoduje jakieś zwierzę, to jest trafić na fachowca, to naprawdę trzeba mieć olbrzymie szczęście i też dużą wiedzę własną, żeby nie dać sobie wcisnąć po prostu jakichś tak zwanych kitów. No i tak, ja może tam do nich wejdę. Kurki są naprawdę oswojone. Reagują już na wołanie, na jedzenie. Tu jest taki kogut. O, tu łazi. To taki mój pupilek. Chodzi za mną krok w krok, nauczył się. Bo tam dalej sobie robiłem takie pole ziemniaczane na ziemniaczki. No i przy kopaniu tego bardzo dużo było różnego rodzaju larw. Przede wszystkim chrabąszczy i samych chrabąszczy już takich przeobrażonych. No i on, ja sobie tu kopałem, a on jak pies czekał na robaki. Tu mamy taką jarzębiatą kurkę. O, tu jest niby ten czarny Sussex, a to jest jednak chyba ten dominant czarno-srebrny. Ja się pytałem tej pani, co brałem, czy to jest ten dominant. Ona mówiła, że nie wie. Ale z tego, co widzę, to a być może ma drugą nazwę, czarny Sussex. No nie wiem, ciężko jest zdobyć jakiekolwiek informacje na... O, jest kogucior. To będzie duży kogut, ciężki, bo już widać, jak on się porusza. Nogi ma takie obłosione, jak marans. Tutaj jest taka gdzieś, o jest tutaj ta jarzębiata jasna kurka. Mam podejrzenia, że, o, dziobnęła kamerę, że to może być też kogut. I na pewno ten dominant blue to też będzie kogut. No, miały być dwie kurki, tam jest kurka
niebieska. A on jest na pewno kogutorem. Tak jak mówiłem, jak na wcześniejszym filmie, już jak miały miesiąc, a nawet wcześniej już je wystawiałem na trawę, na słońce w klatce, tak bez tego dna, żeby sobie poskubały i zażyły kąpieli słonecznej. Ale po miesiącu już przeniosłem je zupełnie do kurnika, bez żadnej lampy, bez ogrzewania. Jak widać, kurki się zahartowały. Wypuszczam je o godzinie 7, troszeczkę nieraz przed 7, nieraz troszeczkę po 7 rano. Kurnik mają cały czas otwarty. Wracają same. Poznały tutaj już teren, całą topografię, świetnie sobie tutaj radzą. O 20, jak zegarkiem w ręku, kurki wracają do kurnika, nie trzeba ich zaganiać. Fajnie już naprawdę sobie skubią i trawę, i wszelkie zielsko tutaj jest naprawdę. Teraz jest co prawda skoszone, tak nie widać, ale jest pełno koniczyny. Rdestu ptasiego tam miejscem, krwawnika, no oczywiście mniszka lekarskiego, mleczem zwanym. Też trochę tej gwiezdnicy, no przeróżne naprawdę. Tak jak nieraz siedzę sobie i obserwuję, co one robią tutaj, no to naprawdę skubią wszystkiego po troszku. O, tu są te dwie rude. To jest ten piskak, który był największy, najstarszy. No i powiem szczerze, największa ona chyba jest. No chyba kogut jej jedynie ten maransowaty dorównuje wzrostem, takim wagą. Też jest bardzo oswojona, nawet ostatnio wieczorem wymieniałem im wodę. Tam przykucnięty byłem, to ta ruda kurka wskoczyła mi po plecach na ramię i siedziała jak jakaś papuga, nie? Ja może trochę odejdę, zademonstruję, jak one już świetnie reagują na wołanie. Oczywiście na cip-cip lecą. Także nie żałuję, że kupiłem tak małe pisklaki. Naprawdę są oswojone niczym zwierzęta jakieś zupełnie takie domowe. Cip 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 cip. No i przyleciały. O, tu jest i piesek. No, na razie piesek się oswaja. Już jest trochę lepiej, ale ma jeszcze chęć kurkę capnąć. O, tutaj możemy w całości zobaczyć statko. W całości statko. Bardzo podobają mi się kurki. Zadowolony jestem. O. Dobra. Szukałem was. O, ta kurka to jest rozbójnik też. Też nie wiem. Ta czarna rosa, ale też mam podejrzenia, że to może być kogut, bo ma dosyć taki okazały ten. O, tu mnie skubię. Okazały ma ten grzebień. O, tu jest niebieski kogucior. A któregoś dnia rano je wypuściłem. Właśnie ta czarna dopadła ropuchę taką niedużą. Oczywiście odebrałem ją, no bo jak wiemy, no ropucha ma tą skórę, taką ten jad. I nie wiem tak naprawdę, co by się stało, jak ona by ją zjadła, czym by to się zakończyło, no ale myślę, że jest nieuchronne to, że to się powtórzy i mogę nie zobaczyć, także nie wiem, muszę poczytać na ten temat, czy zdechła na dziobie, czy by zdechła, czy nie. No mówię, na razie to jest zatrzęsienie chrabąszczów majowych, to naprawdę już wydaje mi się, że chyba kilogramami kury zjadły to, uwielbiają, biegają, łapią.
tu jest taka ta najładniejsza kurka, oczywiście według mnie. Cip, 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 cip. A, ale uciekła. Tutaj mają jeszcze taki wybieg, o tam mają kurnik. Kurnik może też pokażę. Wybiałkowałem cały wapnem. Najpierw opaliłem takim palnikiem. To jeszcze w zeszłym roku, bo to były. Poprzedni właściciel miał kury, także. Ale kurnik sobie parę miesięcy odstał. Także myślę, nie powinno być problemu. Troszeczkę się obawiałem, że tego ptaszeńca, no czy być może, no nie wiem, czy był, czy, ale tak jak mówię, opaliłem, wybiałkowałem, jeszcze spryskałem takim preparatem. Zobaczymy, no wydaje mi się, że nie ma. Tak jak mówię, tu mają sadek. Tu mają jeszcze kawałek terenu, także warunki chyba niezłe. Tu jeszcze pokażę. Ogólnie jak już pies się oswoi, nie będzie im chciał wyrządzić krzywdy, tu jeszcze będą sobie mogły wychodzić na cały teren, żeby zbytnio tutaj tej trawy nie wydziobały, żeby nie został sam piach, ale myślę, że tyle jest terenu zielonego, że nie powinno być z tym problemu. Tu jeszcze pokażę tego koguta. Hej. Dzięki za oglądanie. Hej.